Słuchaliśmy w życiu wiele kazań. Każde było inne. Były pobożne, proste, mądre, wzruszające. Po latach jednak ich nie pamiętamy. Po co ktoś się męczy, żeby powiedzieć kazanie? Bo z kazaniami jest jak zlaniem wody do koszyka. Nie da się jej zatrzymać, ale koszyk pozostanie wilgotny i czysty. Tłum wokół Jezusa tak o nim mówił. Nikt tak jeszcze nie przemawiał, jak ten człowiek przemawia. Ale to wszystko są słowa. Wobec jednego słowa można wypowiedzieć kilka innych. Wobec jednej zachęty kilka myśli stojących w opozycji. Wobec pism Mojżesza i proroków można przedstawić własne zdanie. Tak właśnie podchodzili uczeni w piśmie i faryzeusze. Oni wyczytali, że Mesjasz przyjdzie z pokolenia Dawida, z miasteczka Betlejem, ale w żadnym wypadku z Galilei. Bo przecież oni posiadają wyłączność na wiedzę. A jest takie opowiadanie, które pokazuje, że nie w wiedzy tkwi ratunek. Kiedy wybitny profesor przyszedł nad brzeg jeziora, poprosił człowieka wódcę, żeby wypłynął z nim na wyprawę. Kiedy płynęli, profesor zadaje pytanie, czy zna się pan na historii? Wioślarz odpowiedział, że nie. No to profesor, że 1/4 życia zmarnowana. Płynąc dalej, zadaje kolejne pytanie, czy zna się pan na filozofii? Znów padła odpowiedź przecząca. To już 2/4 życia zmarnowane, powiedział uczony. To może na astronomii? Również nie, więc 3/4 życia zmarnowane. Płynąc dalej, niebo się zachmurzyło, zaczął wiać wiatr, rozpadało się, a łódka zaczęła się bujać. Wioślarz zadaje pytanie profesorowi, czy umie pan pływać? Nie, odpowiedział. A więc całe życie stracone, odparł właściciel łódki, który wykazał się mądrością życiową. Bo często nam się wydaje, że wiedza pomoże nam żyć lepiej i często się tak dzieje, ale nie zawsze. Można mieć wiedzę i ignorować rzeczy oczywiste. Ludzie wiedzieli, że Jezus jest z Nazaretu, bo tam się wychował. Ale nikt nie spytał, gdzie się urodził i do jakiego rodu należy. Wystarczyło im przekonanie, że nie może być Mesjaszem. Natomiast lud, który był przy Jezusie, nie miał wiedzy, ale odczuwał otwartość i szczerość Jezusa, która wyrażała się w słowach i czynach. Oni rozpoznali Mesjasza. W każdym z nas jest coś z faryzeusza. Trudno nam jest przyjąć orędzie Jezusa i jego osobę tak prosto. Mamy koślawy obraz Boga, bo tworząc go w sobie, bierzemy wzorce ze świata. Przypisujemy Bogu cechy człowieka, które nas kształtują. Widząc pewne swoje ograniczenia, ograniczamy także Boga. Widząc swoje słabości, dodajemy je Bogu. Mamy problem ze zrozumieniem, że Bóg kocha bezinteresownie. Nie ma w tej miłości czegoś za coś. Bóg nie jest jak człowiek, że spodziewa się od nas zapłaty czy przysługi. I ściera się w nas takie wielkie pragnienie, żeby być blisko Boga z uprzedzeniami, które wyniknęły z relacji z ludźmi. Zapewne wygra w nas to, co będzie wzmocnione. Dlatego codziennie musimy przełamywać siebie, tak postrzegać świat, ludzi i Boga, żeby znajdować dowody, że jest możliwe życie w miłości. Choć nie jest to łatwe, to nie jest to niemożliwe. Bez wiary w miłość nie będziemy szczęśliwi. Potrzebujemy Jezusa, który przez krzyż wyjednał nam u Ojca łaskę życia w miłości i dla miłości. Dokonamy tego, jeśli na Jezusie oprzemy swoje życie, wierząc, że On jest prawdziwym Synem Bożym i Mesjaszem, który ma nadejść. Warto więc wsłuchać się w to, co mówi nam nasze serce, drugi człowiek, a przede wszystkim Pan Bóg. Do tego potrzebny jest czas, który poświęcimy na słuchanie. Jezus wysłuchiwał wszystkich, którzy do Niego przychodzili. Nie potępiał nikogo, ale z nadzieją i wiarą pomagał człowiekowi w jego sytuacji życiowej. Za każdym razem wspiera nie tylko dobrym słowem, ale przede wszystkim czynem, które przemienia dotychczasowe życie na lepsze.